Chcielibyśmy dzisiaj zaproponować Państwu spotkanie w temacie wpływu inwazji Rosji na Ukrainę, na rynki finansowe, żebyśmy mogli przedyskutować razem z Państwem to, jakie decyzje inwestycyjne to ta inwazja może mieć w Państwa przypadku, które grupy aktywów są bardziej narażone na sytuację, która teraz ma miejsce na rynkach finansowych i które aktywa są w tej sytuacji dobrym wyborem, lepszym wyborem, jeśli chodzi o rekonstrukcję portfeli inwestycyjnych i jakie zachowanie, jeśli chodzi o decyzje inwestycyjne, jest optymalne, jeśli chodzi o bieżącą sytuację. Przede wszystkim chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że nasze biuro maklerskie od momentu wydarzenia, czyli że od czwartku w zeszłym tygodniu, w momencie kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, już opublikowała serię komentarzy i alertów rynkowych na temat tego, jak oceniamy bieżącą sytuację, jak przewidujemy rozwój wydarzeń na rynkach finansowych. Te komentarze znajdują się na stronie internetowej Biura Maklerskiego. Do zapoznania się z tymi komentarzami serdecznie Państwa zachęcam. Również w ramach dzisiejszego webinaru, poza przedstawieniem naszej wizji, zachęcamy gorąco do zadawania pytań na czacie, czyli że pisemnie postaramy się odnieść do poruszonych kwestii, które Państwa najbardziej interesują. Więc w związku z tym, że jest to webinar nagrywany, będziemy chcieli udostępnić go również w wersji zachowanej, czyli że jest do odtworzenia, do przejrzenia później sobie na kanale YouTube bądź w odrębnym file, pliku, który jest do udostępnienia, do przekazania poprzez skrzynki pocztowe. Więc w ramach wstępu jeszcze raz chciałem przywitać pana Michała Kroczewskiego. Już udostępniam scenę i mikrofon, także Michał, proszę bardzo. Dzień dobry, Michał Krajczewski z tej strony. Tak jak mnie tutaj Jurek zapowiedział, jestem kierownikiem spółki doradztwa inwestycyjnego. No i tutaj chciałbym popowiadać, jaka jest sytuacja na rynku, jakby, no jaki jest wpływ tych sankcji, jakby no tej wojny na wschodzie, poszczególne klasy aktywa, no i czego my się tutaj dalej spodziewamy. No jeżeli chodzi o sankcje, to mieliśmy pełno informacji w zeszłym tygodniu i na początku tego tygodnia i przez weekend, jakby jakie tutaj kolejne działania państwa zachodnie względem Rosji podjęły. To jakby może nie będę referował wszystkich sankcji, oczywiście skupię na tych, powiedzmy, pogrubionych w tej tabelce, no bo dwiema jakby bardziej uderzającymi w Rosję działaniami, no to jest przede wszystkim ogłoszone w weekend odcięcie od systemu SWIFT, to utrudni bardzo rozliczenia międzynarodowe bankom rosyjskim. No to mówię utrudni, nie uniemożliwi, no bo SWIFT, no to jest taki system komunikacji, przez który jakby banki, elektroniczny system, tak, przez który banki jakby te przelewy międzynarodowe pomiędzy sobą uzgadniają. Bez tego systemu nadal dokonywanie tych przelewów jest możliwe, tylko jest bardzo trudne, bo jakby no tu żaden nie elektroniczny, tylko powiedzmy bardziej papierowy sposób tą księgowość trzeba prowadzić, co jakby no w takim przypadku, czy w takich czasach, jak teraz żyjemy, no to jest bardzo trudne jakby przeskoczenie tak 10 czy 20 lat do tyłu, żeby te rozliczenia w taki sposób manualny prowadzić, więc no to no, nie może teoretycznie są możliwe, no ale praktycznie bardzo, bardzo trudne. No i to mocno uderza zarówno w rosyjski sektor finansowy, no jak i generalnie w rosyjską gospodarkę. No tutaj właśnie te rozliczenia międzynarodowe będą bardzo trudne. No tu oczywiście jest pytanie, bo od razu zaznaczę, że nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów tych opublikowanych nawet w ciągu weekendu sankcji, no bo możliwe są pewne wyłączenia, tak, bo tutaj na razie mówimy na przykład o tym, że te państwa zachodnie, tak, z tego systemu Rosję wykluczają. No pytanie jest na przykład, czy Chiny albo te jakieś państwa azjatyckie przez jakby ten system rosyjski, tak, te rozliczenia w innych walutach niż euro i dolar będą prowadzić, więc no to jest na przykład pierwsze pytanie, no albo czy będą wyłączenia, czy na przykład płatność za wybrane surowce, no bo tu jeszcze jak pokażę, no wiadomo, że Europa jest jednym z głównych importerów rosyjskich surowców, no a Rosja jest jednym z głównych dostawców surowców energetycznych do Europy, więc no to nasuwa się pytanie, czy tu jakichś wyłączeń nie będzie, no na razie niestety tego nie wiemy. Natomiast no drugą, wydaje się jeszcze bardziej na ten moment dotkliwą sankcją dla Rosji, dla rosyjskiej gospodarki jest zamrożenie aktywów Banku Centralnego Rosji. Jakby podział tych aktywów, to widzą Państwo na dole na
tych dwóch wykresach po lewej to jest jakby udział procentowy, po prawej to jest udział nominalny. Widać, że generalnie pod względem udziału nominalnego w ostatnich latach mieliśmy dosyć wyraźny wzrost. No ten wzrost, może nie mam takiej ładnej, długiej historii, no ale ten wzrost szczególnie przyspieszył po roku 2014, kiedy na skutek tamtejszych sankcji też Rosja została z tych rynków finansowych odcięta. Jakby no tutaj po tej stronie, nazwijmy to ekonomicznej, wnioski w Rosji zostały wyciągnięte, to znaczy Rosja zmniejszyła swoją zależność od zadłużenia zagranicznego, no i bank centralny dosyć wyraźnie te rezerwy zwiększał, no czy to było ograniczenie, jak widać, amerykańskiego dolara na korzyść złota albo euro. No tutaj Rosja miała nadzieję tak na lepsze stosunki z Europą, szczególnie z Niemcami. No i tutaj jakby euro tą główną walutą rezerwową Rosji się stało w ostatnich latach. No tak samo złoto tutaj było jakby no też jednym z celów przepraszam, zakupu banku centralnego. To jest no teraz zamrożenie tych aktywów, no też bardzo utrudni ratowanie gospodarki rosyjskiej przez bank centralny Rosji. No to oczywiście też jest pytanie, tak, czy Rosja na przykład będzie mogła korzystać z aktywów w innych walutach, no czy tu głównie właśnie waluta chińska, czy ewentualnie tak to ograniczenie zbywalności złota, w jakiej będzie miało mieć formie, no tych jakby jeszcze szczegółów nie znamy. Natomiast no jakby ten podwójny pakiet sankcji, to znaczy SWIFT, jak i odcięcie Banku Centralnego Rosji tak od tych aktywów, no bardzo mocno uderzy w gospodarkę rosyjską, no utrudni tą wymianę handlową. No to oczywiście też będzie miało swoje reperkusje, jeżeli chodzi o koniunkturę w Europie czy na całym świecie, natomiast no to, jak zaraz pokażę, jednak będą jakby jakieś takie bardziej punktowe problemy niż jakby te sankcje nie spowodują dla nas takiegoś kryzysu czy recesji gospodarczej, no to jakby tego powinna się jak najbardziej obawiać Rosja. No i też zwracamy uwagę, to już informacja z zeszłego tygodnia, no ale warto wspomnieć, że to też jest istotne tutaj w kontekście surowcowym, wstrzymanie certyfikacji Nord Stream. To jakby cały czas jest pytanie, jak ten przepływ gazu z Rosji do Europy będzie wyglądał. No, jakby na razie nie mamy jakichś informacji na temat tego, żeby on był w całości odcięty. No, jest ograniczony, natomiast no, z takimi ograniczeniami już w ostatnich miesiącach. No i także w poprzednich latach tu w jakichś miejscach, nazwijmy to, eskalacji politycznej pomiędzy Rosją a krajami regionu, takie odpływy gazu, przepływy gazu, czy to tak zwane kolokwialne zakręcenie kurka, historycznie już miało miejsce, więc no tu na razie jakby nic nowego, jeżeli chodzi o ten temat, nie da się powiedzieć. No i właśnie, jeżeli chodzi o wpływ gospodarczy tych sankcji, to ja może bym zwrócił uwagę na ten wykres taki na środku po lewej. To jest udział w handlu zagranicznym Polski importu z Rosji, importu z Ukrainy, czyli ta czerwona, czarna linia, no i eksportu do Rosji, eksportu na Ukrainę, czyli te linie odpowiednio zielone i niebieskie. No i tak jak mówi, po prostu tak jak pokazuje wykres, no ten udział eksportu do Rosji na Ukrainę, no w naszym całym eksporcie nie był bardzo istotny, no to jest w granicach 3%, więc no oczywiście te sankcje, o których tu mówiłem, no jak najbardziej ten eksport ograniczą, tak, i ten import też z Ukrainy na skutek działań wojennych, no oczywiście też będzie ograniczony, natomiast no to nie uderzy w jakiś katastrofalny sposób, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę. No tu największa kwestia, no to są kwestie surowcowe, czy te import z Rosji, no to są głównie surowce. Natomiast no też jak widać w ostatnich latach, szczególnie po roku 2014, no tu jednak jest pewien trend spadkowy, jeżeli chodzi o ten udział importu. No to oczywiście z jednej strony też tu w roku 2014 czy między innymi tak, po tym kryzysie związanym z zajęciem Krymu, wtedy te ceny ropy dosyć mocno spadały na rynkach światowych. Natomiast no też gdzieś tam Polska stopniowo te dostawy, można powiedzieć, na szczęście dywersyfikuje. To jest jeżeli chodzi o Polskę, natomiast w przypadku wpływu jakby tej sytuacji na rynki globalne, no to po pierwsze Rosja jest dosyć istotnym eksporterem i producentem surowców przemysłowych, na przykład palat, aluminium, też surowce związane z chemią, nawozami, no oczywiście surowce energetyczne, tak, gaz czy ropa, no czy też surowce spożywcze, tak, no też na przykład
pszenica też jest dosyć, czy generalnie zboże, dosyć istotnym produktem eksportowym Rosji, więc tutaj w ostatnich dniach czy tygodniach ceny tych wszystkich surowców rosły. No też ceny gazu, no tu chociażby widać ten trend wzrostowy, który w ostatnim czasie miał miejsce, no przy czym no to jest wykres z końca tygodnia, więc no, natomiast no też widać, że te ceny gazu no nie jakby no nie wróciły do tych takich panicznych szczytów, które miały miejsce jeszcze w listopadzie, no to jest, no o tym jeszcze za chwilę opowiem. No i ostatnia rzecz, że podobnie jak w Polsce, gdzie ten udział eksportu jakby dóbr nie jest bardzo duży do Rosji, no to dosyć podobnie mamy w przypadku głównych krajów europejskich, czy to jest ten wykres tu pokażę na dole. No bo zarówno w przypadku no, największych gospodarek europejskich, czy właśnie Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania, to akurat przykład, no gdzieś ten udział eksportu łącznie do Rosji i Ukrainy jest w granicach 2%, czy powiedzmy trochę ponad w przypadku Niemiec. No i taki sam wniosek naszym zdaniem jak w przypadku Polski, że te bezpośrednie skutki jakby ograniczenia tej wymiany handlowej no nie będą jakieś katastrofalne. No, największy wpływ gospodarczy no, będą miały wyższe ceny surowców, natomiast no, tu zaraz jeszcze do tego wątku będę wracał. I właśnie tak jeszcze na następnym slajdzie pokażę taką no, w zasadzie ciekawostkę, tak, bo tutaj mówiłem ogólnie o poziomie importu, eksportu Polski i z Rosji i z Ukrainy, natomiast no tutaj też tak dla Państwa ciekawości, no i nasi ekonomiści taką tabelkę przygotowali, jakie dokładnie, powiedzmy, działy gospodarki czy działy przemysłu tutaj z Rosją i Ukrainą handlują. No to znaczy w przypadku obu krajów import, no to są właśnie rzeczy związane z surowcami, no widzimy tutaj metale nieszlachetne czy produkty mineralne w przypadku Ukrainy, no czy też to samo produkty mineralne, czy to mamy na myśli no, surowce energetyczne w przypadku Rosji, tutaj też mamy metale czy tworzywa sztuczne, czy ten przemysł chemiczny w przypadku Rosji dosyć istotny jakby w tym całym udziale importu z Rosji do Polski. Natomiast w drugą stronę Polska na Ukrainę i do Rosji to eksportowała głównie jakby rzeczy związane z przemysłem takim maszynowym czy przemysłem ciężkim, no bo w obu przypadkach mamy taki dział przemysłu pod tytułem maszyny i urządzenia mechaniczne, które jakby no za znaczną część tego eksportu odpowiadały, więc no jeżeli byśmy mieli ewentualnie szukać tu jakichś branż, powiedzmy, że w pewien sposób tak pokrzywdzonych przez te sankcje, jeżeli chodzi o krajową gospodarkę, no to są takie branże jak tu widzimy też o pojazdy, statki powietrzne też tu w obydwu jakby krajach są powiedzmy, że wyraźnie zaznaczone w tym eksporcie tworzywa sztuczne również. I teraz jeżeli chodzi o tą kwestię surowców energetycznych, to jakby też takie zebranie informacji na ten temat. No tu widać, że w ciągu ostatniego roku, tak w trochę krótszym terminie, ten udział importu ropy, czy to jest ten wykres środkowy, czy gazu ze strony rosyjskiej zmalał, no bo tu już od jakiegoś czasu tak te problemy geopolityczne no miały swój wpływ na ten eksport gazu. Tutaj Rosja wywierała presję na całą w zasadzie Unię Europejską, no zarówno jeżeli chodzi o właśnie ten spadek importu, żeby miał przełożenie na uruchomienie Nord Stream 2, no czy tutaj też presję, jeżeli chodzi o tę sytuację na Ukrainie. Natomiast no widzimy, jeżeli chodzi też o ten wykres tu na środku po lewej, że jakby no tak troszkę, no tu może tak nie widać udziału, no ale troszkę stopniowo ten import ropy naftowej z Rosji do Polski maleje. Tutaj Rosja, no to są te zielone słupki, to jest właśnie import ropy do Polski z Rosji, natomiast no te niebieskie gdzieś tu tak powoli, szczególnie w ostatnim czasie ze strony reszty światła rosły. Natomiast jeżeli chodzi o gaz, no tutaj powiedzmy, że w miarę możemy mieć pozytywną informację, no bo tutaj zwrócimy uwagę na te dwa dolne wykresy przedstawiające stany magazynowe gazu. Tutaj po lewej to jest Europa, po prawej to jest Polska. No i widzimy, że te stany magazynowe, czy ta czerwona linia
w Europie są poniżej pięcioletniej średniej. Ta pięcioletnia średnia to jest o ten taki tutaj cień. No tu sytuacja właśnie była dosyć zła, jeżeli chodzi o początek sezonu, bo to widać, że jakby ta różnica była bardzo duża. Można powiedzieć, na szczęście, no czy wzrost importu gazu z innych kierunków, tutaj głównie gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych na skutek rosnących cen, no trochę jakby tą podaż w Europie poprawił, a po drugie ze strony popytu, no mieliśmy dosyć ciepłą jednak zimę w tym roku, więc no tutaj też powiedzmy do jakichś takich sytuacji niedoboru na szczęście nie doszło. Natomiast no też dlatego ten wzrost cen gazu jakby właśnie tutaj w październiku, listopadzie nawet był bardziej gwałtowny niż teraz, no bo tutaj właśnie była wtedy większa obawa tak, że tego gazu tak po prostu może dla, nie wiem, dla wybranych branż, na przykład przemysłu, nie starczyć. Natomiast w przypadku Polski tu zwracam uwagę, że ta czerwona linia jak najbardziej w tej takim szaro-niebieskim cieniu się zawiera. No, czyli u nas jakby te zapasy gazu były wyższe, tak, tu nie mieliśmy takich problemów jakby tak na przestrzeni całej Europy, żeby tego gazu było mniej w magazynach, te stany były jakby no zgodne z wieloletnią średnią i teraz nawet mamy w ostatnim czasie powyżej, no to jest właśnie ten wpływ pogody, no tutaj w ostatnich dniach czy tygodniach mrozów za bardzo nie było, więc to zużycie krajowe jest nieco mniejsze, więc no tutaj też raczej bym wykluczył taką sytuację, że tego gazu zabraknie, nawet jeżeli Rosja, tak mówiąc kolokwialnie, ten kurek zakręci, no to nasze zapasy są dosyć duże, nasza infrastruktura też w Polsce na co do importu tego gazu no powinna wystarczyć, właśnie tym bardziej, że teraz wchodzimy w ten okres powiedzmy sezonowo mniejszego zużycia gazu, więc tu przynajmniej o ten taki aspekt, no drobny, niedrobny, ale bym był spokojny. No i jeżeli chodzi teraz o reakcję rynku akcji na to, co się działo, no nie, jakby no widać było tak po tym, co rynek akcji zrobił w zeszłym tygodniu, że no jednak ta wojna była nie zakładana przez inwestorów. No, ja się nie oszukuję też, ja myślałem, że jednak do tego nie dojdzie. Wydawało się, że dla Rosji jakby taka eskalacja, ale powiedzmy słowna, a nie wojenna, byłaby bardziej korzystna, no tutaj Rosja mogła coś więcej, jeżeli chodzi o dyplomację, ugrać, no ale widać prezydent Putin no miał inne zdanie na ten temat, myślał być może, że ta armia ukraińska się podda, no i że tutaj w szybki sposób no ten Kijów zostanie zdobyty, a rząd ukraiński wymieniony, no na szczęście tak się nie stało, natomiast no sama ta sytuacja była dużym szokiem dla rynków. No jak dużym, to bym zwrócił uwagę na dolną część wykresu, czyli tutaj te takie czerwone słupki, to jest dzienna zmiana WIG-u. No i widać, że ten spadek z czwartku, ten tutaj taki słupek w dół prawie 10%, no to była największy dzienny spadek od jakby apogeum tej paniki covidowej w marcu. Więc no to pokazuje, jak duża ta skala zmienności jest. Natomiast z drugiej strony to odbicie, które nadeszło potem, no to jest nawet większe niż było w tym odbiciu po-covidowym. Natomiast no gdzieś generalnie no schemat mamy ten sam, to znaczy no w przypadku COVID-u to trwało parę tygodni, czyli najpierw mieliśmy tutaj kilka takich bardzo spadkowych sesji, natomiast no też potem tu mieliśmy kilka takich mocnych sesji na odbicie. No w obecnym czasie no to się skompresowało do jednej sesji takiej mocnej w dół i jednej sesji mocnej w górę. No dzisiaj na szczęście jakby no te wahania już były nieco mniejsze, natomiast no cały czas po prostu zobaczymy, tak, co się na tym froncie tutaj pomiędzy Rosją a Ukrainą stanie. No i druga rzecz, na jaką chciałem zwrócić uwagę, no tu będziemy jeszcze porównywać WIG do indeksów zagranicznych, natomiast no widać, że w przypadku WIG-u jakby ta fala wzrostowa, która miała miejsce po COVID-zie, tutaj została zniesiona, czyli jakby apogeum tych spadków z czwartku, tutaj doszło do 50% zniesienia tej fali covidowej. No tu chwilowo, przynajmniej chwilowo, tak, indeks ten to wsparcie znalazł, no i potem mieliśmy odbicie. No tu takie w przypadku WIG-u, powiedzmy takim istotniejszym
poziomem wsparcia czy oporu, to jest poziom 60 tysięcy punktów. No nie dość, że taki poziom psychologiczny okrągły, no to tu mamy jakby szczyty z konsolidacji z pierwszego kwartału ubiegłego roku. No też jest zniesienie jakby tej fali wzrostowej po COVID-zie 38,2%. No tu jest też ta luka jakby spadkowa, więc no zobaczymy, jak indeks się na tym poziomie zachowa. Natomiast no to, że tutaj mieliśmy do czynienia z jakby też z odbiciem na tym poziomie 50%, no to też pokazuje, że gdzieś te wsparcia czy opory techniczne w przypadku WIG-u są przez indeks respektowane. Michał, pozwól, że cię przerwę na sekundę. Myślę, że dla naszych słuchaczy i dzisiaj uczestników webinaru warto jest podkreślić, że to, co teraz jest przedstawione w postaci analizy technicznej wykresu indeksu polskich akcji, oznacza, że wykres się zachowuje zgodnie ze standardami właśnie analizy technicznej i da się go analizować w ten sposób poprzez zniesienia i punkty Fibonacciego. W związku z czym to, co się zadziało, jeśli chodzi właśnie o mocne wahnięcie negatywne podczas sesji czwartkowej oraz mocne odbicie w górę oraz kontynuację tego odbicia w dniu dzisiejszym, dzisiejsza sesja również była pozytywna, jest dobrym, wzmacniającym, pozytywnym sygnałem dla inwestowania na rynku polskich akcji, więc w ten sposób można interpretować to zachowanie wykresu i analizy, którą teraz Michał stosuje. Także przepraszam, Michał, za przerwanie, ale chciałem... Nie, no w porządku, no właśnie mamy to jeszcze o emocjach troszkę też powiem, no ale widać, że sesje były mocno zmienne, emocji było dużo, teraz no gdzieś jakby to wszystko w jakąś taką szerszą sytuację na wykresie jak najbardziej się wpisywało, tak, więc jakby rzeczywiście da się to opisać, coś tutaj przewidywać albo komentować. No i ta sama sytuacja w przypadku DAX-a i na kolejnym slajdzie od razu powiem w przypadku S&P i jakby też dwie rzeczy, no sama sytuacja techniczna jest tak troszkę analogiczna jak w WIG-u, to znaczy DAX też przy dosyć istotnym poziomie wsparcia się zatrzyma, czyli 14 tysięcy punktów, czyli tak samo jak na WIG-u, no to było gdzieś tutaj górne ograniczenie konsolidacji z pierwszego kwartału ubiegłego roku. Na tym poziomie też mieliśmy tu lokalny szczyt przed COVID-em. No i też gdzieś tutaj w pobliżu obecnych poziomów, no to jest z kolei 23,6% zniesienia Fibonacciego, więc no też zwracamy uwagę, że jakby no ta skala spadków od szczytu w przypadku DAX-a, no to była jednak trochę mniejsza niż w przypadku WIG-u, więc no druga rzecz, jaką tu chciałem poruszyć, no to jest to, że no ta dywersyfikacja zagraniczna jednak dla naszego portfela jest ważna, no bo właśnie takie wydarzenia chociażby jak teraz miały miejsce, no pokazują, że jak mamy inwestycje tylko na jakimś jednym obszarze geograficznym, no to nam trochę jednak to ryzyko portfela zwiększa, no bo tutaj reakcja rynków no jednak była taka w naszym regionie, tutaj wokoło Rosji, Ukrainy duża, no a im dalej gdzieś na zachód czy poza w ogóle Europę, no tym jednak ta reakcja była mniejsza, no chociażby widać na tym też wykresie ze zmiennością, no te słupki w przypadku DAX-a było jednak o wiele mniejsze niż w przypadku tych marcowych zmian covidowych, no a w przypadku polskiej giełdy było jednak na odwrót, to znaczy teraz ta zmienność była o wiele większa. No i w zasadzie to samo w przypadku S&P, też indeks gdzieś w okolicach 23,6 zniesienia Fibonacciego się zatrzymał, też istotne wsparcie na poziomie 4300 punktów, ta czerwona linia, o tu mieliśmy też dołek na początku października i na koniec stycznia, więc no też gdzieś na tym poziomie tutaj indeks po prostu walczy, tak, no oczywiście zobaczymy, jak to się rozwinie, no bo no niestety scenariusze są dwa, no tu nie będę odkrywczy, że sytuacja na Ukrainie się może się poprawić i gdzieś z tego miejsca odbijemy. Też tu bym zwrócił uwagę na taką, ale może za dużo narysowałem teraz, na taką tutaj dywergencję pomiędzy niższe dołki na wykresie, a
powiedzmy, że wyższe dołki na wskaźniku technicznym są często taką zapowiedzią odbicia, więc jeżeli, oczywiście to jest jeżeli, tak niestety z disclaimerem, jeżeli ta sytuacja się na Ukrainie poprawi, to odbicie będzie miało miejsce. Natomiast no niestety, jeżeli ta sytuacja będzie miała eskalowała, no bo to jakieś kolejne negatywne informacje na rynek będą napływać, no to gdzieś tutaj w dalszym jakby kierunku możemy podążać, natomiast no to niestety teraz to jest trochę przewidywanie prawdopodobieństwa, tak, który scenariusz się spełni, no jest trochę na chwilę obecną jak rzut monetą. Natomiast no to jest oczywiście krótki termin. W dłuższym terminie no to historia mówiła nam jakby to, że jednak takie epizody, tak, związane z wojną czy tymi napięciami geopolitycznymi raczej były okazją do zakupu akcji, no to jeżeli widzimy takich tutaj pięć wykresów, jak zachowywał się indeks S&P właśnie w okolicach no, wojennych, jeżeli tak mogę to ująć, no i przeważnie gdzieś tutaj tak zwany buy the invasion, czyli kupuj na dźwięk huku armat, no historycznie przynajmniej w jakimś średnim terminie działało. No oczywiście tutaj rok 2001 to jeszcze był epizod po pęknięciu bańki internetowej, więc my mieliśmy oczywiście wtedy odreagowanie, teraz no potem jeszcze indeks nowe dołki zrealizował. W tej tabeli też przedstawiamy jakby wszystkie takie no, epizody geopolityczne, czyli nie tylko wojny, a na przykład ataki terrorystyczne, tego rodzaju sprawy. No to jest też w przypadku indeksu S&P 500, ponieważ tu mamy dłuższą historię, to jest, no widać, że gdzieś generalnie ten zakres spadków raczej nie był bardzo duży, no i też jakby tempo odrabiania tych strat, to są te cyfry w dniach, no również nie, jakby w większości oczywiście przypadków, no bo też były przypadki, gdzie to trwało nieco dłużej, no ale gdzieś taka średnia jest, że w okolicach 2 miesięcy te straty były odrobione, a średnia strata była w okolicach 5%. Z drugiej strony możemy mieć jakby no też porównanie do tego, co się działo w roku 2018, też moim zdaniem dosyć dobry przykład. No wtedy akurat nie mieliśmy wojny, natomiast no taka sytuacja, nazwijmy to od strony polityki monetarnej i od strony geopolityki, mogłaby być uznana za podobną, to znaczy zarówno wtedy, jak i teraz mieliśmy okres, kiedy Fed zaczynał, czy był w trakcie zacieśniania polityki pieniężnej, czyli te stopy procentowe w Stanach były podnoszone, no a na to się nałożył czynnik geopolityczny, czyli w 2018 roku no to była wojna handlowa USA z Chinami. No i wtedy, to jest ten wykres tutaj u góry, wtedy jakby pierwsza fala spadkowa indeksu S&P 500 pod koniec 2018 roku właśnie była związana z obawami o zacieśnienie polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych, a druga fala spadku właśnie była związana z obawami o tempo wzrostu gospodarczego na skutek tej wprowadzania taryf i tej wojny handlowej z USA z Chinami. No i to dosyć, powiedzmy, wpisuje się w obecny scenariusz, no ponieważ też mieliśmy korektę, szczególnie na rynku amerykańskim w przypadku spółek technologicznych, korektę od listopada właśnie z powodu oczekiwania na podwyżki stopy procentowej przez Fed. No ta korekta gdzieś jakby no to do czasu tej inwazji rosyjskiej była zatrzymana. No i teraz mamy do czynienia z drugą falą tej korekty, właśnie związanej z sytuacją geopolityczną. No i tu jak widać, no to jest też jeszcze przed weekendem, więc no tu pewnie jeszcze jakiś ząbek czy dwa były. Jakby dalej można tu poprowadzić na tym wykresie pomarańczowym jakby tej obecnej ścieżki. Natomiast no też widać, że jakby obecny indeks w porównaniu jakby do tego, co się działo w 2018 roku, też no już tak na oko, powiedzmy, nawet 2/3 tych spadków zrealizował, więc nawet jeżeli ta sytuacja miałaby dalej eskalować, no widzimy, że jakby, no oczywiście tu jakiś potencjał jeszcze z 5% do spadków jest, natomiast no to jest już no znacznie więcej niż miało miejsce, powiedzmy, do tej pory.
Michał, przepraszam, że ci jeszcze raz zajmę chwilkę i przerwę. Chciałem Państwu, naszym słuchaczom, zwrócić uwagę na fakt, który jest bardzo istotny z perspektywy analizy giełdowej instrumentów inwestycyjnych. Fakt, który polega na tym, że w 2020 roku, w momencie wybuchu pandemii koronawirusa, ta sytuacja z perspektywy analizy giełdowej była dużo gorsza, dlatego że przez ponad miesiąc, przez wydłużony okres czasu, cały świat, wszystkie łańcuchy dostaw, które istniały dotychczas, zostały zamrożone, stanęły. Właściwie cała gospodarka światowa została zablokowana i funkcjonowała w sposób bardzo ograniczony. Czyli że to wydarzenie było totalnie globalne, dotyczyło większości krajów rozwiniętych i rozwijających się. To jest pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o kryzys właśnie wywołany inwazją Rosji na Ukrainę, jest to jeszcze w dalszym ciągu wydarzenie lokalne, czyli że mające dużo mniejszy wpływ na gospodarkę światową, pierwsze. Druga rzecz jest taka, że w przypadku pandemii, czyli że wybuchu epidemii COVID, było to wydarzenie niespotykane dotychczas, jeśli chodzi o historię rynków finansowych. Oczywiście pamiętamy o epidemiach zarazy i cholery w średniowieczu, ale to bardziej z książek, natomiast w tamtych czasach rozwinięte giełdy i notowań spółek nie było, więc to wydarzenie, które się zdarzyło w 2020 roku, miało głębszy wpływ, jeśli chodzi o szok informacyjny na giełdy, na zachowanie spółek i instrumentów giełdowych, aniżeli to, co się wydarzyło w chwili obecnej w przypadku wojny. Niestety wojny się zdarzały często już w współczesnej historii i przykład wydarzeń wojennych i wpływ właśnie wydarzeń wojennych na giełdę, na instrumenty notowane na rynku zostało Państwu przedstawione na tym slajdzie, czyli że muszę jeszcze raz podkreślić bardzo wyraźnie, że niestety historia dowodzi, że w większości przypadków wojny były pozytywne dla indeksów akcji. I tutaj drugi wymiar, który powinniśmy uwzględnić w naszej prezentacji, to jest to, że dużo klientów naszego banku, spora część dzisiejszych słuchaczy być może nie inwestuje w instrumenty bezpośrednio związane z rynkiem akcji. Dużo klientów inwestuje w instrumenty związane z rynkiem długu, czyli że obligacji skarbowych bądź obligacji korporacyjnych albo mieszankę właśnie tych produktów. I trzeba wskazać to, że to, co pokazujemy dzisiaj w ramach naszej analizy, dotyczy instrumentów najbardziej wyeksponowanych na spadki, na zmienność. Natomiast w przypadku instrumentów bezpieczniejszych, także takich jak obligacje, te wszystkie argumenty są również istotne, poprawne, tylko że skalę zmienności, skalę reakcji i w jedną, i w drugą stronę, czyli że spadek i odbicie, te wahnięcia są mniejsze. Natomiast jeśli chodzi o zasadę, o kierunek, to mechanizm jest identyczny. Także dziękuję bardzo, Michał. No jasne, to w sumie dobre możemy zrobić przejście właśnie do tych emocji, no bo pan Jerzy wspominał tak o tych emocjach, jakie miały miejsce właśnie z uwagi na koronawirusa i wtedy rzeczywiście te spadki były silne, no ale tak jakbyśmy się przejrzeli w zasadzie epizodom tak korekt, no tu w przypadku rynku akcji to zawsze jest, czy zawsze, no często jest wyolbrzymiane przez media, no i wydaje się, że te spadki, czy one mają 5, 10, 15%, że to już jest bardzo dużo, zaraz będzie bessa, krach, bańka pęknie, czy jakiekolwiek inne tutaj tłumaczenie możemy wstawić. Natomiast no, jeżeli chodzi o ostatnie lata, no to bardziej był jakby no taki krótkoterminowy strach. No oczywiście tutaj pokazuję to na bazie wykresu S&P 500, no który to jednak, która to giełda jednak była najsilniejsza w ostatnich latach. Natomiast no gdzieś zasada jest ta sama, tak, że często ludzie zaczynają, powiedzmy, panikować po spadku, no a to się wiąże ze sprzedażą, powiedzmy, aktywów czy inwestycji, no i to często jest też niestety skorelowane z tym, że no, inwestorzy indywidualni jakby te swoje inwestycje w pobliżu dołka sprzedają, no a potem dopiero jak indeks mocno odbije, no to te inwestycje są odkupowane. Więc no tu możemy znaleźć bardzo dużo tak przykładów, dlaczego indeks spadł. Jakby no, za każdym razem te nagłówki wydawały się poważne, mogło się dać, że te spadki będą większe, będzie właśnie bessa czy jakiś kryzys, natomiast no, jednak w dłuższym terminie, no tu no, nie mówię o miesiącu czy dwóch, tylko bardziej kilka kwartałów, no tu gospodarka jakby i giełda sobie z tym radziła. No i a propos właśnie
nazwijmy to sentymentu czy działań inwestorów indywidualnych, no też na bazie rynku amerykańskiego, no bo niestety tam mamy większą historię, jakby więcej dostępnych wskaźników. To jest wykres, powiedzmy, takiego badania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w Stanach Zjednoczonych, gdzie uczestnicy tego stowarzyszenia określają, tak, czy ich podejście do rynku jest pozytywne, czyli bycze, albo czy jest negatywne, czyli niedźwiedzie. No i ta czerwona linia właśnie pokazuje różnicę między tymi giełdowymi bykami i niedźwiedziami, czyli jeżeli ta czerwona linia jest wysoka, no to znaczy, że optymiści przeważają, a jeżeli ta linia jest nisko, to znaczy, że pesymiści przeważają. No i widać, że w ostatnim czasie mamy istotny wzrost pesymizmu, jeżeli chodzi o podejście inwestorów indywidualnych w Ameryce. No gdzieś jesteśmy blisko właśnie dołków z COVID-u, tu już jesteśmy, jakby ten sentyment w tym wskaźniku już jest o wiele gorszy niż to miało miejsce właśnie pod koniec roku 2018, o którym opowiadałem. No też jest gdzieś zbliżony tutaj do roku, przełomu roku 15-16, wtedy też był taki moment, kiedy ta giełda w Stanach Zjednoczonych gdzieś była raczej w trendzie bocznym. No tu oczywiście w czasie kryzysu finansowego te nastroje były o wiele gorsze, natomiast no to też jakby no był już dosyć długi okres spadku, więc no to rzeczywiście wszyscy byli wtedy negatywnie nastawieni. Natomiast zwróciłbym właśnie uwagę, że no oczywiście nie jest to taki wskaźnik timingowy, że jakby no jest nisko, to kupujemy i w następnym tygodniu zarabiamy, no ale generalnie zwracam uwagę, że właśnie te niskie poziomy wskaźnika, no przynajmniej historycznie gdzieś wskazywały na to, że raczej było bliżej niż dalej tak końca tych spadków, no bo i złe, jakby złe nastroje w roku 2020, tak, były związane ze spadkami i dołkiem na giełdzie, i tak samo w 2018, i tak samo w 2016, i tu gdzieś pewnie, jak tu były te kryzysy związane z niewypłacalnością Grecji i strefy euro w roku 2011-2012, no tutaj tych jakby... Wtedy ten epizod w 2008 był nieco dłuższy, więc tu jakby pewnie pierwszy dołek tego wskaźnika no nie był skuteczny, no ale gdzieś ogólnie jakby jego niski poziom pokazywał, tak, że jakby no to korelowało też z niskim poziomem indeksu. No i tak samo, to akurat nie zdążyłem tych danych przygotować, no ale tak samo jak spojrzymy na napływy, no i to zarówno się tyczy rynku akcji, jak i rynku obligacji, no niestety napływy, czyli że inwestorzy indywidualni kupują akcje albo obligacje, no raczej w okresach po tym, jak akcje albo obligacje mocno wzrosły, no a sprzedają te akcje albo sprzedają obligacje po okresie, kiedy one mocno spadły, no czyli mamy to przysłowiowe kupno na górce i sprzedaż na dołku, no i to jest właśnie to, co Jerzy mówił, no jakby no poddawanie się tym emocjom, no i to niestety negatywnie wpływa na tą możliwą do osiągnięcia stopę zwrotu z inwestycji, no tu ja zawsze polecam przyjęcie jednak bardziej długoterminowej perspektywy, no i pewnie też jak tylko się to dywersyfikowanie portfela. A jeżeli chodzi o taką podstawę fundamentalną, no to po pierwsze jakby wskaźniki wyceny znacząco się w ostatnich miesiącach poprawiły. Te linie to jest prognozowany wskaźnik ceny do zysku, czyli właśnie no ile te przedsiębiorstwa notowane na giełdach są wyceniane. Biała linia to jest indeks amerykański S&P, dalej brązowa linia to jest DAX, niebieska linia to jest Emerging Markets i zielona linia to jest WIG, więc jakby no generalnie widać, że te poziomy wycen no wracają gdzieś po tej, powiedzmy, post-covidowej bańce do swoich poziomów średnich, no bo czy zarówno w Stanach, no w Stanach pewnie jeszcze tutaj troszkę byśmy mogli niżej zejść, natomiast no jeżeli spojrzymy tutaj na te pozostałe trzy indeksy, które są o wiele niżej wyceniane, no w szczególności WIG, no to tutaj widzimy, że no niższa wycena w zasadzie w ostatnich latach, nawet tam w jakimś lokalnym dołku w 2012 nie byliśmy tak nisko wyceniani, jak jesteśmy wyceniani teraz. Więc to po pierwsze pokazuje, że każdy z tych indeksów względem właśnie tych historycznych wartości zdecydowanie uatrakcyjnił
się, no i po drugie pokazuje właśnie też tą dywersyfikację geograficzną. Oczywiście ten indeks w Stanach radził sobie lepiej, no ale jego wycena jest gdzieś tam nominalnie wyższa, więc no też nasuwa się pytanie, czy tak samo będzie w kolejnych 10 latach. Więc oczywiście nie, też z drugiej strony nie polecamy, żeby wszystko ładować w ten najtańszy WIG, czy tam jakieś najtańsze rynki emerging markets, no bo chociażby Rosja była takim tanim od zawsze rynkiem, no i jakby ta taniość nie popłacała, no ale gdzieś, żeby właśnie te środki rozproszyć, żeby zarówno zmniejszyć ewentualną ekspozycję tak w razie zbyt wysokich wycen, no, a ewentualnie właśnie korzystać na tych wycenach niskich, przy czym jakby tutaj wspominałem o Rosji, też nie wpaść w tą pułapkę wartości, czyli gdzie jakby nominalnie te wyceny są niskie, no ale realnie tu jakiegoś wzrostu zysków czy wzrostu notowań indeksu nie mamy. No i a propos wzrostu zysków, tutaj jeszcze drugi wykres, o którym chciałem wspomnieć w temacie fundamentów, no bo to się jednak liczy w dłuższym horyzoncie, jeżeli chodzi o inwestycje na rynku akcji, no to są zyski przedsiębiorstw. No i tutaj pomimo jakby wszelkich złych newsów w ciągu roku, to znaczy rosnącej inflacji, obaw o kolejne fale koronawirusa, obaw o podwyżki stopy procentowej, obawy chociażby teraz o Rosję, no to cały czas jakby no te prognozy są rewidowane w dół, bo te linie no to są też dla tych wspomnianych indeksów prognozowane zyski na akcje, więc no widać, że jakby ten główny motor hossy, jakimi są właśnie od strony fundamentalnej zyski przedsiębiorstw, no mają się jakby w dobrym stanie. No oczywiście te zyski nie będą w kolejnych okresach rosnąć już tak szybko, jak to miało miejsce w 2021 roku, ponieważ wtedy odbijaliśmy po tym dołku czy kryzysie covidowym. Natomiast no cały czas tutaj nasi ekonomiści spodziewają się, że to tempo wzrostu gospodarczego no będzie w miarę solidne, no a to przekłada się, że te zyski też no, widoczne, nie aż tak szybki, no, ale jednak w dobry sposób będą rosnąć. No i w połączeniu z tymi niższymi wycenami, no to w dłuższym terminie powinno pozytywnie wpływać na rynek akcji. No w krótkim terminie, no tak jak pokazywałem, no, są to emocje. No niestety nie wiemy, co w najbliższych dniach stanie się na Ukrainie, więc no tu jakby no też zalecamy dużą ostrożność w inwestycjach, no ale też właśnie pod tym kątem, żeby nie sprzedać w tym dołku, a jeżeli chodzi o jakiś powrót na rynek czy próbę łapania tego dołka, no to też na spokojnie tu myślimy, że no okazje tak szybko nie uciekną, no ta sytuacja jeszcze trochę potrwa. No i tutaj naszym zdaniem, jeżeli ktoś powiedzmy nie był zainwestowany, a chciałby być, no to pewnie można spokojnie poczekać na pewne wyklarowanie się tej sytuacji. No i o ile tutaj mówiliśmy dużo o rynku akcji, no ponieważ tutaj jakby no ta zmienność jest najwyższa, dzieje się dużo, no tak pozytywną rzeczą jest to, że rynek obligacji no nie dużo reagował na to, co się działo, pomimo jakby tych złych informacji, no i też tej jakby o tym, że co się dzieje na wschodzie, no też tutaj klienci banków jakby masowo zaczęli wypłacać na przykład gotówkę z bankomatów czy umarzać jednostki też i funduszy dłużnych. Więc no tutaj w ich notowaniach nic takiego się nie dzieje. To na co widzimy na wykresie, to są rentowności obligacji skarbowych Polski, rentowności obligacji 10-letnich, czy tych bardziej długoterminowych. No i tu widać, że w zasadzie od początku stycznia te rentowności przebywają w trendzie bocznym. No tu mamy jakieś wahania, więc jakby ten wzrost, który miał miejsce wcześniej, no to było dyskontowanie przez inwestorów no wyższej inflacji, w ślad za którą idą wyższe stopy procentowe, więc jakby ta rentowność obligacji notowanych na rynku w ślad za tym rośnie, czyli te ceny spadają. Natomiast no w ostatnim czasie widać, że to w znacznej mierze już zostało zdyskontowane, no i mamy pewną stabilizację nawet pomimo tych wydarzeń z ostatniego tygodnia. No oczywiście tu jakiś taki ząbek mały w górę widać, natomiast no to nie jest duży ruch, no to jest pozytywne naszym zdaniem dla rynku obligacji, że tutaj tej reakcji na papierach dłużnych jak dotąd nie ma. Natomiast no, co tutaj ważne dla tego rynku będzie, no to jest jednak polityka banków centralnych. Tutaj na kolejnym wykresie pokazuję wykres na stopę procentową, czy na tą stopę WIBOR za rok. No i tutaj analogicznie trochę jak w przypadku obligacji,
rynek dyskontował podwyżki stóp procentowych, znaczy tutaj jak do tej pory, i taka jest też na razie nasza prognoza, do poziomu 4,5%. Natomiast no w ostatnim czasie mamy lekki wzrost tych oczekiwań. Ten kontrakt roczny wskazuje na poziom 4,84. No to jest związane właśnie z rosnącymi cenami surowców. Tutaj na wcześniejszych slajdach się pokazywałem, że Rosja tym znaczącym eksporterem surowców jest. No i tutaj odcięcie od handlu tymi surowcami na wzrost cen wpływa. A ten wzrost cen surowców no, będzie działał w kierunku no, dłuższego utrzymania tej wysokiej inflacji, no, czyli tutaj cały czas te oczekiwania na podwyżki stóp procentowych będą. No i to może przejściowo wpływać negatywnie na notowanie obligacji. To są, tak jak wspominaliśmy, no też warto wspomnieć, że bardzo duża część tego ruchu jest już za nami, no to znaczy jeszcze w połowie ubiegłego roku tych oczekiwań na podwyżki stóp w ogóle nie było. Z tych zerowych podwyżek, czyli z tej stopy w granicach zero, w granicach no, poniżej jednego, tak WIBOR wzrósł będzie rósł, tak, gdzieś do poziomu 4,5, tak jak teraz rynek dyskontuje, jak my prognozujemy. Więc nawet podwyżka tych oczekiwań, powiedzmy z 4,5 do 5%, jeżeli chodzi o stopę procentową, no to nie będzie aż tak znacząca zmiana, jaką mieliśmy do tej pory. Więc no tutaj jakby zwracamy uwagę, trochę podobnie jak w przypadku rynku akcji, no dużo już zostało wycenione. Oczywiście dalej te rentowności mogą rosnąć, natomiast no to już też nie będzie taka skala, jaką obserwowaliśmy w czwartym kwartale ubiegłego roku. Michał, jeszcze pozwól, że dodam do tego, o czym rozmawiamy teraz w kontekście obligacji skarbowych. Chciałbym Państwu zwrócić uwagę i podkreślam to, że wykresy, które są przedstawione odnośnie zachowania rentowności obligacji skarbowych, wskazują na to, że polskie obligacje skarbowe pozostają tak zwaną bezpieczną przystanią, jeśli chodzi o inwestowanie w tej chwili, mimo gigantycznych turbulencji za wschodnią granicą Polski. Jednak sam fakt, że najbardziej wolatylne obligacje, czyli że 10-letnie obligacje wahnęły się w naprawdę niewielkim stopniu, oznacza, że te obligacje najmniej wrażliwe na zmienność, czyli że obligacje zmiennokuponowe, które de facto reprezentują lwią część portfeli inwestycyjnych, także portfeli inwestycyjnych funduszy TFI, BNP Paribas Polska, więc te zmienności na obligacjach nie narażonych na taką wolatylność pozostają na stabilnym poziomie. Wracając do tematu jakby wątku wojny, oznacza to, że instrumenty skarbowe, instrumenty obligacyjne pozostają w naszym przekonaniu dobrym miejscem do lokowania inwestycji. Plus weźmy proszę pod uwagę fakt, że od początku roku de facto zmiennokuponowe obligacje skarbowe wyznaczyły nowy poziom kuponu, który obowiązuje przez kolejne 6 miesięcy i ten kupon jest na poziomie wysokim, czyli na poziomie ponad 3,5%. W niektórych przypadkach, jeśli chodzi o obligacje korporacyjne wysokiej jakości, jest to poziom przekraczający 4-5% skali rocznej i jest to poziom, który pozwala odrabiać te straty, które zostały odnotowane pod koniec 2021 roku. Więc to jest taki komentarz odnośnie obligacji i rynku obligacji w Polsce. No więc tak, no nawet paradoksalnie można powiedzieć, dla obligacji zmiennokuponowych, tych najbardziej bezpiecznych, no nawet te wyższe poziomy stóp inflacji i stóp procentowych, no to z pewnym opóźnieniem, no ale pozytywnie przełożą się na ten generowany kupon, więc no tutaj rzeczywiście te fundusze posiadające takie obligacje no są dobrym zabezpieczeniem na tą bieżącą sytuację. A jeżeli chodzi właśnie o źródła tej inflacji, czyli ceny surowców, tutaj też jakby dwa takie, powiedzmy, najciekawsze rynki, o nich chciałem wspomnieć. No po pierwsze to jest ropa naftowa, tutaj na wykresie to jest gatunek Brent. Ona była już w trendzie wzrostowym od końca ubiegłego roku. Tutaj to był spadek związany z informacjami o Omikronie. Natomiast no widać, że tutaj dosyć szybko jakby rynek w niecały miesiąc te spadki odrobił, no i potem wszedł wyraźny trend wzrostowy. Tutaj po części pewnie właśnie te napięcia geopolityczne były dyskontowane. Natomiast no też warto zwrócić uwagę, że z drugiej strony tutaj
w czwartek to jest. Aj, nie trafiłem. W czwartek to jest ta taka świeca, to jest z tym takim długim knotem, kreską do góry. Ta zmienność była bardzo duża, tam są gdzieś te wzrosty cen ropy powyżej 100 dolarów za baryłkę gatunku Brent zostawały zatrzymywane. Tutaj też nasi ekonomiści mieli takie oczekiwania, że jakby ta eskalacja konfliktu powinna wpłynąć na wyższe ceny ropy właśnie w zakresie 5-10 dolarów za baryłkę, czy tak jak mieliśmy na początku lutego, gdzieś między 90-95, no to jak dodamy do tego 10 dolarów za baryłkę, no jednak mamy ten bardziej skrajny scenariusz, no to też jakby tą wyższy zakres prognozy do tego dodamy, no to właśnie jest ten poziom 100-105 dolarów za baryłkę. Też to się w pewnej mierze zgadza z jakby tu jakimś takim kanałem technicznym, no też ten poziom 100 dolarów za baryłkę takim trochę poziomem psychologicznym jest. No i to, że ta ropa się zatrzymuje na tym poziomie, też przynajmniej na razie pokazuje, że to, co się dzieje w przypadku konfliktu Rosja-Ukraina, no do w znacznej mierze, no nie powiem, że w całości, no ale w znacznej mierze w przypadku ceny paliwa jest zdyskontowane. No przy czym znów, no tak jak mówiłem, dla akcji, no to co dalej stanie się z cenami surowca, no w jednoznaczny sposób zależeć będzie od działań Rosji i tej szczegółów nakładanych sankcji, więc no niestety tak w pewnej mierze no nie jesteśmy przewidzieć tak, czy gdzieś tutaj cena dalej, jak ten kanał będzie rosła do góry. Czy może gdzieś jakby no to zdyskontowanie tak jest już w cenach, no i gdzieś raczej się będziemy na tym, powiedzmy, jakimś tu szerokim poziomie stabilizować tego. No tego niestety nie wiemy, tak zobaczymy, jakie te informacje napłyną. I troszkę podobny wniosek w przypadku zupełnie innego rynku surowcowego, to znaczy złota. Złoto tutaj szczególnie od początku lutego dosyć wyraźnie na wartości zyskiwało. No tu mógłbym się pokusić o stwierdzenie, że też w ten sposób złoto dyskontowało to narastające ryzyko polityczne. No i tak samo jak w przypadku cen ropy, tutaj te wahania w ostatnich dniach były duże, tutaj gdzieś taki krótkoterminowy wyskok miał miejsce, natomiast no tutaj ceny złota generalnie na takich ważnych poziomach oporu, czy tutaj lokalny szczyt z połowy roku, czy tutaj szczyty gdzieś z roku jeszcze 2020, początku 2021, no też przez to złoto są respektowane, więc no też widać, że w znacznej mierze ta eskalacja ryzyk jest przez złoto zdyskontowana, więc no tutaj taki scenariusz właśnie tego, że rynki akcji, też rynki surowców już w znacznej mierze tą złą sytuację dyskontują, no gdzieś o taki scenariusz mógłbym się pokusić. No przy czym oczywiście, czy on się zrealizuje, no to zależy chociażby tak od potencjalnych rozmów pokojowych, czy no tu jakiejś deeskalacji sytuacji przez Rosję. No czy tak będzie, no to niestety dopiero zobaczymy. No i ostatnie rynki, jakie bym chciał mówić, to są waluty, zaczynając od naszej krajowej waluty. No tak samo, tak jak tutaj ryzykowne aktywa, no to dyskontowanie tej sytuacji politycznej było szybkie. Natomiast znów tutaj gdzieś kurs złotego w okolicach tych szczytów z listopada ubiegłego roku, kiedy też do takiej wyprzedaży z plotu kilku właśnie czynników ze strony inflacji, jakby niepewności co do polityki banku centralnego, no i właśnie tego ryzyka geopolitycznego doszło. No i spodziewamy się, no i zresztą widzimy, no i spodziewamy się, że gdzieś ten poziom 4,70 tym ważnym oporem dla kursu złotego pozostanie. No wtedy przypominam, że też bank centralny jakby no zaczął taką interwencję słowną wprawdzie, ale no zaczął działać na rzecz umocnienia złotego, no i wydaje się, że to może być ponownie taki próg bólu, który tutaj nasz bank centralny do pewnej pomocy czy wsparcia, jeżeli chodzi o kurs, by prowadził. No i dosyć analogicznie jakby sytuacja wygląda w przypadku dolara do złotego, tutaj też taki ważny opór 4,20, czy też tak samo ten szczyt z listopada ubiegłego roku. No tu ewentualnie, jakbyśmy spojrzeli na wykres w nieco dłuższym terminie, no mamy na 4,30 te opory, jeżeli chodzi o ten szczyt covidowej paniki, więc no tu ewentualnie jakaś przestrzeń pozostaje, natomiast
no to jest naszym zdaniem, czy moim zdaniem szczególnie maksimum, jakie tutaj dolar mógłby zrobić. Natomiast no to oczywiście też troszkę zależy od kursu euro-dolara, bo tak jak no jakby to właśnie wykres naszej waluty zatrzymywał się na ważnych oporach, no tak samo euro-dolar zatrzymywał się na ważnych wsparciach, widać gdzieś w tym w zakresie 1,11 czy też pod koniec listopada, czy pod koniec stycznia, czy teraz jakby no to wsparcie zadziałało, jakby tutaj dolar się przestawał umacniać na tym poziomie. No i to trochę byłoby też skorelowane na przykład z tym, co widzieliśmy na złocie, to znaczy, że jakby zakończenie umocnienia złota, zakończenie umocnienia dolara, no właśnie byłoby takim sygnałem, że ta sytuacja geopolityczna jest dyskontowana. No czy tak będzie, no po raz enty powtórzę, no zobaczymy, natomiast no sytuacja jest mocno dynamiczna, oczywiście wierzymy w ten pozytywny scenariusz, natomiast no na rynkach finansowych no trzeba być przygotowanym jakby na scenariusz dobry i zły, no i po prostu patrzeć, jak na poszczególne informacje reagują rynki. Jeżeli jakby no rynki nie reagują na złe informacje, no to znaczy, że one są po prostu w cenach, no i wtedy trzeba obserwować, no co się dzieje dalej. Dobrze, to jeżeli chodzi o taki przegląd rynków, przegląd tego wpływu ekonomicznego, no i właśnie słowo o tym, o inwestowaniach, o emocjach, o budowie tego portfela przedstawiliśmy, także ja ze swojej strony dziękuję i tutaj chyba przejdziemy do pytań na czacie. Ja bym jeszcze chciał podsumować kilka kwestii, jeśli pozwolisz, Michał. Podsumować chciałbym następującą rzecz. To, co chcieliśmy Państwu dzisiaj przekazać, to jest po pierwsze, że niestety zdarzenia właśnie w postaci wojen, wybuchów, konfliktów militarnych na świecie zdarzają się. Tym razem to się zdarzyło bardzo blisko polskiej granicy i to jest oczywiście straszne. Natomiast historia wskazuje na to, że dotychczas indeksy giełdowe bardzo szybko odrabiały straty po takich wydarzeniach, a w przypadku tych wojen, które zostały przedstawione Państwu, czyli że reakcja indeksu S&P 500, czyli że tego, który ma najdłuższą historię na tę chwilę, była pozytywna. Druga rzecz, którą chciałem przekazać Państwu, że to jest naprawdę nie moment na panikę, dlatego że wszelkie decyzje inwestycyjne podejmowane pod wpływem impulsu, lękowego, po paniki sprzedaży, te decyzje inwestycyjne często są błędne i narażają inwestorów na znacznie gorszy wynik z inwestowania, aniżeli mogłoby to mieć miejsce bez właśnie folgowanie spontanicznym emocjom i impulsom ucieczki. Znacznie lepsze decyzje będą, jeśli oprzemy je na rzeczach racjonalnych. Rzeczami racjonalnymi jest to, że Polska jest bezpieczna, że Polska jest członkiem NATO, że Polska może dzięki być może temu, co się dzieje teraz za wschodnią granicą, stać się ważniejszym centrum regionalnym, jeśli chodzi o dla inwestorów strategicznych, inwestorów zagranicznych. Więc z perspektywy instrumentów finansowych, które Państwu przedstawiliśmy pod analizę, wynika, że obligacje skarbowe polskie są bezpieczne i szczególnie w przypadku obligacji zmiennokuponowych one wykazują pozytywny potencjał, jeśli chodzi o skalę obecnego roku. Również chcielibyśmy Państwu przedstawić pod rozwagę to, że w momencie, kiedy są instrumenty na rynkach finansowych, które tracą w reakcji na te zdarzenia właśnie negatywne, na te zdarzenia związane z wojną, są również instrumenty, które zyskują. Tymi instrumentami w przypadku rynku giełdowego są surowce, przede wszystkim surowce wyeksponowane na przemysł, surowce takie jak miedź, stal, węgiel kamienny, więc surowce również, które przeciwdziałają wysokiej inflacji, które są dobrą inwestycją opanowującą inflację, to są surowce w metale szlachetne, dobrze mogą się zachowywać z uwagi właśnie na to zdarzenie geopolityczne, surowce rolne. W momencie, kiedy mamy bardzo wysoki poziom ryzyka wliczonego w ceny instrumentów finansowych, z reguły zyskuje na wartości dolar amerykański, zyskuje na wartości frank szwajcarski, natomiast powinniśmy już być przygotowani do tego, że te instrumenty, które straciły
w wyniku właśnie tej paniki, tych pierwszych reakcji negatywnych na rynkach, one w przeciągu najbliższych miesięcy będą miały bardzo dużą szansę, potencjał do odzyskiwania swojej wartości. I do tych instrumentów należy przede wszystkim właśnie polski złoty. Jeszcze raz powtórzę, polskie obligacje skarbowe i szereg spółek z polskiego rynku, które nie są wyeksponowane de facto na rynek rosyjski czy ukraiński, natomiast tracą w reakcji za obniżeniem się nastrojów na rynkach finansowych. W związku z czym, jeśli chodzi o nasze podejście, jeszcze raz powtórzę, że zachęcamy do śledzenia naszych bieżących alertów, które w ostatnim czasie staramy się publikować dużo, co najmniej jeden czy dwa dziennie komentarze, analitycznych komentarzy wychodzi z rąk analityków Biura Maklerskiego BNP Paribas Polska. Polecamy się również poprzez kontakt z opiekunem w banku, doradcą bankowym, zadawać nam pytania, żebyśmy mogli odnieść się do sytuacji, do kwestii, które są dla Państwa najważniejsze. No i tym akcentem zachęcamy Państwa do zadawania pytań na czacie, do których się odniesiemy. I bardzo dziękujemy za uwagę i czas. Jeszcze widziałem, było pytanie a propos, to chyba większość pytań odnośnie funduszy, tutaj koledzy Stefi też są na czacie, to odpowiadali szeroko. Tak, jeszcze pytanie było o generalnie scenariusze dla surowców właśnie na eskalację konfliktu i jakby zakończenie. No to jeżeli chodzi o ceny ropy naftowej, już tak o głównych surowcach opowiem, no to tu uważamy, oczywiście no pewnie będzie korekta, natomiast no one na tych wyższych poziomach, czy tutaj mam na myśli gdzieś takie poziomy typu 80-90 dolarów za baryłkę, powinny się naszym zdaniem utrzymać. Jakby no po pierwsze taka bardzo długoterminowa przyczyna to jest jakby niedostatek inwestycji w wydobycie ropy w ostatnich latach, czy to z kwestii jakby środowiskowych, to mam na myśli ESG, jakby niechęci do finansowania tych inwestycji, no i z kwestii też tego, że te ceny ropy w poprzednich latach, no gdzieś ich średnia była na dosyć niskim poziomie, więc gdzieś mamy takie widoczne niedoinwestowanie sektora, no a w tak bardziej powiedzmy z czynników nie aż tak długoterminowych, no to jest to, że ten popyt po okresie tym covidowym na podróże międzynarodowe, no jakby popyt z przemysłu, z transportu no w dosyć silny sposób rośnie, a z kolei ta podaż no też i w takim krótszym terminie no nie jest tak mocno zwiększana przez kraje OPEC, jak to miało miejsce z jej cięciem, tak, po COVID-zie, no bo wtedy kraje OPEC właśnie w celu ratowania, nazwijmy to, rynku ropy, tą podaż mocno ograniczyły. Natomiast no teraz ta produkcja nie jest tak szybko przywracana, no bo też jakby no jest kartel państw, tak, oni na tej sytuacji chcą zarobić. No ale i właśnie też te jakby tych zapasowych inwestycji czy mocy wytwórczych tak dużych nie ma. Natomiast no też bym się nie spodziewał, żeby te nawet w takim, nazwijmy to, złym scenariuszu, żeby te ceny ropy gdzieś bardzo daleko od 100 dolarów za baryłkę się oddaliły, no bo jednak ja teraz nie znam takich świeżych danych, no ale przynajmniej gdzieś w poprzednich latach mówiło się, że gdzieś powyżej tak granicy 60-80 dolarów, no można przyjąć powiedzmy bezpiecznie 80 dolarów, no to jest taka granica, gdzie jakby mocno opłaca się inwestować amerykańskim producentom w łupki, no i tu gdzieś pewnie po jakimś czasie, no nie wiem, pół roku, roku opóźnienia jakby te moce łupkowe wtedy wchodzą nam, jeżeli chodzi o ten bilans rynku, no i ten wzrost cen ropy ograniczają. To jest raz, jeżeli chodzi o ropę, więc no nawet jeżeli tutaj jakiś dalszy byłby wzrost, no to potem ta dodatkowa podaż mogłaby na tą korektę wpłynąć. No i z drugiej strony, nawet jeżeli konflikt by się rozwiązał, no to właśnie brak jakiejś takiej długoterminowej podaży, no jednak gdzieś taką podłogę tak dla tego kursu ropy tworzy, więc gdzieś właśnie takie poziomy typu 80-90 dolarów za baryłkę, no to są takimi poziomami w naszej opinii równowagi. Jeżeli chodzi o złoto, no to tutaj jest sprawa trochę prostsza, no to znaczy no jednokierunkowo, jeżeli mamy eskalację, konflikt, no to złoto rośnie, jeżeli nie mamy, złoto spada. Jeżeli chodzi o surowce przemysłowe, takie
bardziej związane z Rosją, czy na przykład aluminium, nikiel czy palac, no to to jest też w krótkim terminie ich wahania są, no jednak bazują na emocjach, na tych obawach o sankcje, brak podaży, więc no jeżeli sytuacja będzie kontynuowana, no to ich ceny pewnie będą rosnąć. Jeżeli się rozwiąże, no to dojdzie do korekty w dłuższym terminie, no tutaj ciężko by mi było postawić tezę, że na przykład takie surowce jak miedź czy stal, czy takie bardziej surowce przemysłowe, właśnie też czy aluminium, no czy będą korzystać na jakiejś potencjalnej odbudowie jakby po zniszczeniach wojennych, no to jest raczej taka teza daleko idąca, no ale gdzieś no jednak te inwestycje czy ze strony Unii Europejskiej, może nie tylko w obronność, no ale generalnie ten budżet po covidowy był w zeszłym roku uchwalony, no i gdzieś jakby ta obecna wojna tylko jakby ten trend właśnie w inwestycjach powinna zwiększać, no tak samo w Stanach Zjednoczonych miał być przyjęty program infrastrukturalny, co się opóźniło, no kto wie, czy właśnie z uwagi na obecną sytuację, czy właśnie w celu wyższych inwestycji obronnych, czy generalnie wsparcia gospodarki przy jakichś obawach tak o jej spowolnienie, no też w kierunku wzrostu inwestycji będą oddziaływać, więc no o ile w krótkim terminie wiadomo, te ceny takich metali typowo przemysłowych mogą się wahać, tak w długim terminie wydaje się, że ten outlook jest w miarę pozytywny. No i dosyć podobnie w przypadku surowców rolnych, no tu oczywiście w krótkim terminie znów te wahania będą szły w ślad za tym, jak ta sytuacja na rynku się rozwinie, no to znaczy mamy eskalację, no to ceny zbóż rosną, bo no, Ukraina, Rosja są ważnymi producentami światowymi. I w drugą stronę nie ma eskalacji, to ceny się korygują. Natomiast no, uważamy, że gdzieś te ceny na tych wyższych poziomach pozostaną, bo nawet jeżeli ceny gazu by właśnie z uwagi na deeskalację konfliktu spadły, no to one i tak pozostaną, czy są na dosyć wysokich poziomach. Ceny gazu wpływają z kolei na wyższą cenę nawozów, no a wyższa cena nawozów przekłada się na wyższą cenę żywności. Tak samo ten też ważnym kosztem, no, nie produkcji, nie tylko zbóż, no, ale generalnie żywności jest, są paliwa, więc no, tutaj ich dosyć wysokie ceny pewnie pozostaną, paliw czy gazu. No a to będzie się wiązało z pozostaniem na jednak wysokich poziomach, nawet po pewnej korekcie, po zakończeniu konfliktu cen surowców rolnych. Więc no to tak w skrócie bym chyba to opisał. Jeszcze dodam jedną kwestię. Tutaj nawet na czacie czasem się przebijają tematy, wątki, które są oparte na plotkach, czy takie nawet propozycje panicznych reakcji. Chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, że w sieci internetowej w chwili obecnej jest naprawdę mnóstwo nieprawdziwych informacji, mnóstwo informacji, które mają na celu zdestabilizować poczucie bezpieczeństwa, wprowadzić więcej chaosu w głowach obywateli, wprowadzić niepewność i lęk co do przyszłości, co do jutra. I bądźcie Państwo pewni, że te informacje są rozsyłane, dzielone, przekazywane przez podmioty, przez jednostki, które raczej wspierają działania, już mówiąc wprost, wroga za wschodniej granicy. Więc proszę się nie poddawać na próbę, na te prowokacyjne jakieś próby wywołania paniki, ani poprzez te informacje, które są jak najbardziej nieprawdziwe na temat, że brakuje w bankomatach gotówki, bo nie brakuje. System finansowy w Polsce jest bardzo bezpieczny. System finansowy Polski jest jednym z najbardziej bezpiecznych w regionie, więc sytuacja naprawdę jest świetnie zarządzana w chwili obecnej przez polski system finansowy. Zwracamy Państwu szczególną uwagę o ostrożność właśnie w sieci, żeby nie klikać na linki, którego źródło pochodzenia nie znamy, żeby bronić właśnie dostępu do własnych sprzętów, jeśli chodzi o elektronikę, przed wrogim oprogramowaniem, co się bardzo często w ostatnim czasie zdarza. I to jest rzecz, w sposób, w jaki można wesprzeć jakby swoją postawą poprawną, to taką bardziej racjonalną, pragmatyczną, zareagować na to, co się dzieje za wschodnią granicą, ponieważ informacji takich próbujących wywołać niepotrzebnie panikę jest w chwili obecnej bardzo dużo.
No tak, no to przypominam, no nie wiem, czy Państwo pamiętacie, tak jak to było w COVID-zie, też mi, że tak powiem, znajoma cioci pisała, że jutro zamykają Warszawę, no jakoś tej Warszawy nie zamknęli, można było jeździć, a ci, co się nakupili makaronu i papieru toaletowego, to potem przez 2 lata to wszystko zużywali, więc no pewnie, mam nadzieję, że będzie tak samo teraz, więc na spokojnie, a jeżeli chodzi o wycofanie, też to widzę jakaś informacja środków z TFI, no nie ma żadnych zawieszonych wpłat, jakby te umorzenia są realizowane, więc no pewnie sprawdzi się niestety taki scenariusz, że klienci w panice środki wypłacali, a jakby na dołku cenowym te ceny obligacji, jak pokazywaliśmy, są stabilne, jakby no jeżeli tu były spadki, no to były one w czwartym kwartale, i to z powodów innych, tak, niż problemy geopolityczne, właśnie z powodu tej inflacji, wyższych cen surowców, więc no tu mają zupełnie inne jakby czynniki wpływ na ten rynek, więc no tu jakby no, jeżeli chodzi o samą tą sytuację na wschodzie, no to jak pokazywaliśmy, no emocjonalnie wpływa w krótkim terminie na rynek akcji czy surowców, nie wpływa na rynek obligacji, no, a w długim terminie no zawsze mieliśmy powrót do tych fundamentów. Dzięki, Michał. Jeszcze raz chciałem podkreślić, żeby próbować panować nad tym chaosem informacyjnym, który dzisiaj obecny jest w sieci internetowej, w wiadomościach, gazetach, i kierować się twardymi danymi, twardymi faktami, które są do dyspozycji wszystkich naszych klientów, i zachęcamy właśnie do śledzenia informacji zweryfikowanych przez nasz zespół analityczny, który poświęca dużo czasu na to, żeby zaproponować, nakierować właśnie tok rozumowania w sposób bardzo pragmatyczny i racjonalny. W związku z czym myślę, że ten temat dzisiejszy jest na tę chwilę wyczerpany. Chcemy zapowiedzieć, że będziemy chcieli organizować spotkanie w formule webinarowej, czyli że właśnie w postaci teraz stosowanej przez internet, częściej w miarę pojawienia się nowych informacji, które będą miały przełożenie na Państwa inwestycje, na Państwa portfele. Będziemy je na bieżąco adresować poprzez komentarze bądź właśnie spotkania na żywo. W tym momencie bardzo Państwu dziękujemy. Bardzo Państwu dziękujemy. Życzymy spokoju, życzymy udanych inwestycji i pozostajemy jeszcze z Państwem w kontakcie. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.